Kaktusy już zasłonięte całkowicie. Została tylko tutaj taka przerwa. No jak oczywiste, że tu nie chodzi o to, żeby miały tam ciepło, tylko o to, żeby tam też nie padał, a też i powietrze, żeby przechodziło i ewentualnie osuszało wnętrze tego schronienia. No a tutaj zrobiło się ładnie, w zasadzie trochę jak na pustynię zazielono. Jest tutaj kupa tych kaktusików. Tutaj opuncja bezkolcowa, opuncja erinacea, opuncja fragilis, tam dalej opuncja humifusa, tutaj też małe Echinocereus triglohidiatus, tutaj Echinocereus triglohidiatus w wersji denudata, reichenbachii, tutaj cylindropuncje. No w zasadzie to o nie trochę tutaj było zbudowane ta osłona takiego kształtu, bo rosną coraz to wyżej i niestety niebawem trzeba będzie trochę odchudzić ten skalniak, przynajmniej jeśli chodzi na pewno o te cylindropuncje. Te dwie sztuki, ta i ta tutaj, jest na pewno do usunięcia, albo jeśli przeżyje zimę Agawa McLaveya, której teraz będzie to właśnie druga zima w gruncie, no to wypadałoby, żeby trochę tutaj więcej słońca złapało, a te cylindropuncje coraz bardziej tutaj zarastają ten obszar. No i gdzieś na pewno tu zmienię im lokalizację, bo widzę, że ładnie rosną i też nie uciekają tak jak właśnie takie zwykłe opuncje jak humifusa, które mogą mocno zarosnąć jakiś kawałek i potem ciężko oplewić. One wyrastają z jednego miejsca, tworzą taki krzew. Jakby rosły tak jak tutaj, no to można by im fajną lokalizację znaleźć. Tam w oddali ta rzeczona Agawa McLaveya, no ładnie rośnie. Może też i w przyszłym roku w miejsce może tych cylindropuncji jakieś inne agawy. Tam wylądują może Agawa jutanensis, zobaczymy. Tutaj też mała opuncja fragilis, też w wersji denudata, no to rośnie też bardzo, bardzo powolutku, może też ją trochę to pobudzi. Tutaj opuncja microdicis, będzie tutaj dodatkową jeszcze taką wewnętrzną jeszcze osłoną, bo ona nie jest tak mrozodporna, ale na tyle, że powinna sobie tutaj także poradzić. Tutaj Yucca rostrata schowana, tutaj drugi rozmaryn, też tutaj kawał tutaj krzewu. Kawał krzewu i jeszcze próbuje kwitnąć. Jeszcze tutaj kwiatki wypuszcza, no pogoda jest bardzo dobra jak na tą teraz już porę roku. A jeszcze kwiatuszki jakieś tutaj są. Czy to ostrzy? Okay. Takie kwiatuszki. Tutaj dalej wilczomlecze groszkowe, wilczomlecz błękitnawy w Elfini. Tutaj schowany za nim wilczomlecz Ascot Rainbow. Tutaj zaatakowany mocno przez ćmę bukszpanową mój bukszpanik. No już popryskane, bo już jakiś czas temu, no ale o tej porze roku, no to nie bardzo, żeby tutaj cokolwiek już miało opuszczać. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ładnie odbije. Tutaj trochę karpusy. Będzie to ich pierwsza zima w gruncie. Też będą tutaj przezimowane. Myślę, że będą przezimować w podobny sposób, jak były zimowane eukaliptusy na działce. Tutaj dodam może odnośnik. Mam nadzieję, że ten sposób byłby dobry tutaj dla niej, bo mimo wszystko taki, jaki był zastosowany przy tych eukaliptusach, spełnił swoje zadanie, mimo że był bez ogrzewania, ale w zasadzie same liście generują to ogrzewanie, bo są to liście trochę takie zbutwiałe i działają trochę jakby taka bateria biologiczna. Tutaj drugi. Tutaj na drugim skalniaku hebe w dwóch gatunkach. Tutaj rosnące całkowicie na wolności kaktusy, jak tutaj też opuncja fragilis, tutaj też Echinocereus triglohidiatus, też wersji denudata, bo też będzie to jego druga zima
w gruncie bez żadnej jakiejś osłony, więc no te trygohiatusy się okazują dość odpornymi kaktusikami. Tutaj w gruncie Hesperola parviflora. Tutaj jeszcze dalej skąpane w popołudniowym słońcu imbir japoński. On to ładnie rośnie. On powinien tutaj spokojnie sobie przezimować. Ładnie tutaj też kwit. Zupełnie co innego niż ten taki typowy imbir lekarski. No, gdzie tutaj głównym elementem spożywczym są tutaj właśnie te kwiatostany. Ale widzę, że się słabo trzyma. Chyba nie będzie tu żadnych kwiatków. Niestety. Możliwe też, że no były tutaj zapylone oczywiście sztucznie. Ale kto wie, czy nie, nie będzie tutaj wymagane zapylenie krzyżowe, no żeby chciało się właśnie tutaj wyhodować je z nasion. No na tą chwilę chyba nie będzie tutaj owocków. No nic, pozostaje tylko rozmnażanie przez odrosty. Tutaj dalej jeszcze rącznik ładnie tutaj rośnie. Dalej fika porthol, o której za chwilę. Musa basio mniej więcej w połowie procesu zasypywania. W połowie procesu zasypywania. Liści jest kupa. Jeszcze tutaj wymaga w niektórych miejscach takiej kosmetyki, tak jak tutaj przy tym pędzie, żeby nie stykał się. Jakiś kawałek styropianu. I takie umiejętne dosypywanie liści. I tu do takiej mniej więcej wysokości. Ten egzemplarz będzie tak jak w zeszłym roku tutaj podłączony do czujników. Ten tutaj taki będzie wprowadzony na sam dół, żeby sprawdzić, jaka temperatury panują przy samym dnie w tej zimowej, w okresie zimowym. Figa Bornholm zaczęła już definitywnie zrzucać liście. Pełno jest oczywiście fig, które nie dojrzały, ale jedna z tych fig na main crop, o dziwo, dojrzała. No tutaj masełem przed chwilą. No jest tak prawie taka, no miękkawa jest, ale no to już jest na krawędzi. Jakimś cudem jedna tutaj z nich dojrzała. Na tą chwilę jest naprawdę fajna figa. Ładnie zimuje. Zobaczymy też, jak będzie w tym roku. Już nie będzie zimowana w takiej budce, która tutaj była. Będą tutaj ściśnięte trochę te gałęzie, trochę też jeszcze przycięta. I obwiązane prawdopodobnie taką jakąś agrowłókniną lub inną taką osłoną, głównie od wiatru. Dalej imperialis, będzie to też jedna tutaj sztuka zimowana w gruncie, podobnie jak dalie, które zimowałem w gruncie na działce. No zobaczymy też, jak tutaj wyjdzie. Też będą przysypane tutaj liśćmi, jakieś takie osłonce, no i zobaczymy, jak sobie będą radzić. W zasadzie to ona by już tutaj chciała rosnąć, bo tutaj pędy wypuszcza nowe, no ale oczywiście nic z tego nie będzie. Zobaczymy, jak sobie poradzi ta dalia, bo jest naprawdę dość wytrzymała. Tutaj fuksję magellanica, no ta to już potraciła praktycznie wszystkie kwiaty. Fuksja Molien podobnie, choć tutaj to raczej no, przemarzało, bo też były tu takie przymrozki fragmentaryczne. Zostały takie pojedyncze kwiatki. Tutaj dalej liczomierz groszkowy. Piwonia drzewiasta. Tutaj jeszcze jedna fuksja odmiany Ricartoni. Tutaj także obrazki włoskie, teraz im się zachciało tutaj rosnąć. Przerastają tutaj nowymi liśćmi. Wyglądają jak takie małe kolokazje. Mają dość spore te liście. Jak małe kolokazje wyglądają. Ciekawe, jak się będą zachowywać dalej w zimę. Tutaj też dalej jeszcze jeden rącznik. Pomarańcza trulistna już praktycznie wszystkie liście już opuściła. Tutaj jeszcze jedna
Jukara Strata, też wilcze mlecze groszkowe, po środku sośnica japońska, tutaj dalej akauba japońska, też ładnie sobie tutaj radzi. Jeszcze nie wykopany cykas, bo jeszcze nie ma też takich temperatur, ale są też dość odporne, cykas rewoluta. Jeszcze jeden rącznik, tutaj ładnie poprzecinane na takiego trochę grzybka bluszcz. No i tutaj zostały jeszcze zwykłe takie juki ogrodowe. Tutaj Farkesia rufa. I na koniec Abelophyllum koreańskie, czyli popularnie nazwana białą forsycją. Ona już tworzy tutaj pędy, nie pędy, tylko pączki kwiatowe już na tych pędach obecnych. I zobaczymy, czy nie przemarzną w zimę. Tak to będą fajne takie białe kwiaty jak forsycji. A w części trzeciej, jak zwykle, część od strony północnej.